20 dla mnie przychodzisz. Nie! Dla zespołu mojego. No może trochę, ale... Ale ciągle Boże, witamy po postoju obiadowym. Co ksiądz zjadł na obiadek? Ryski, suróweczkę i schabowy. Czyli taki prawdziwy pątny obiad. Nie, taki kapłański. Dobry był. Umartwiamy się na pielgrzymce. Tylko schabowy. No dobrze, no ale to jest pielgrzymka. Mogą być stek wołowy, bardzo lubię stek. No to jest pielgrzymka, nie? Normalnie była, nie wiem, kubliszek. Flaki, gołąbki wjechały, kupety, a teraz się stołują ludzie po restauracjach. Pójdziemy, nie? A tak. Dobrze. I tak koniec właściwie już, nie? To ledwo żeśmy wyszli, a już jest w zasadzie finał. Jutro wchodzimy. Cóż, ale ludzie zadowoleni są chyba, nie? Tak, był jeden dzień, dlatego są szczęśliwi. Nie ma kryzysu. Ma się odsmukić. Jest tak, tak, tak jest optymalnie. Taka pielgrzymka jednodniowa właściwie to by było... Polecamy. Trzeba przyjechać jeszcze jutro. Ale to tylko tak... Tylko tak 16 będzie prześwięta na zakończenie. No i czuwanie z piątku na sobotę. Tak mamy przygotowane. No, będzie ładnie. Ładnie będzie. O, jest znak Częstochowa 21. No, znamiemy. Nie bez przypadku jest znak Częstochowa 21. Nie 20, nie 22, tylko 20. Nie 16, 21. Pozdrawiam z pielgrzymów innych grup, ale to my dzisiaj wchodzimy w tym roku jako pierwsi. No i jakby tak, taka palma pierwszeństwa przysługuje właśnie na palmę. Tyle nam palma nie odbiła. Dobra. Pierwszeństwa. Dobrze. Pozdrawiamy wszystkich, pozdrawiamy. Pozdrawiamy i zapraszamy tych, którzy z nami podążają. Ile by trzeba przeżyć, to trzeba przyjść i przeżyć. Tak, to tak to. Pozdrawiamy tych, co nas Franuś, oglądają. Babcia cię pozdrawia. O! Grodzic nie ma.
Pozdrawiamy Krzywin? Tak. Zdecydowanie Krzywin, tak. Obejrz. Krzywin, Poznań. Wszystkich, Michał, którzy nas oglądają. Tak. Pozdrawiamy, tak. I zapraszamy za rok. Jak się w ogóle idzie w tym roku? Fantastycznie. Fantastycznie, tak. Dajemy radę. Bo jeden dzień tylko dajemy. Tak. Uśmiech na twarzy jest. Nie wiem. Co jeszcze? No nawet nogi nie bolą. I pół, ale... Nogi nie bolą, tak. Idziemy. Słońce nam nie straszne. Pijemy dużo wody. Zapraszamy wszystkich za rok. Tak, zapraszamy. Tak. Musi nas być więcej. Przyjeżdżajcie jutro. Tak. Na 15. Zapraszamy. Zapraszamy. I pozdrawiamy. Jest z nami Adrian. A jestem. Adrian to jest spacerek, taka pielgrzymka, to często obecna. Ja sobie idę, pogoda dopisuje, pielgrzymi się słuchają, możecie nie umierać. Adrian nie dalej jak 2 lata temu przed pieszo pielgrzymkę ze Swarzędza. Do Hiszpanii, do Santiago de Compostela. Tak jest, nie inaczej. Jak no, było, już trochę, no, mega, no 2 lata temu o tej porze byłem gdzieś we Francji już. Tak, no, to jest granica. Tak, ale wy dzwoniliście, jak jeszcze byłem w Niemczech, parę dni przed granicą. No. No podróż była trudna, ale warta przeżycia, chociaż nie mówię, że było łatwo, bo nie było, nie? To są takie największa trudność, jaką się spotkałeś? Psychiczna czy fizyczna? Bo wiesz, szedłem jedna sam, nie? Wiesz, na pewno były dużo kryzysów psychicznych, kiedy miałem już dosyć samego siebie i tego, co tam robię. A z drugiej strony miałem jakąś taką siłę w sobie, że stwierdziłem, doszedłem tak daleko, to idę dalej, nie? A fizyczne trudności też były jakieś kryzysy, problemy ze ścięgnami, z plecami. Miałem 20 kilo na plecach, więc to było trochę słabe. Jakieś pomocy medycznej, czy jak nie, wiesz co, generalnie to jakoś miałem taką własną apteczkę, miałem problemy ze śródstopiem, to po prostu robiłem mniej kilometrów, nie? Ale potem jeszcze czułem normalnie, więc było super, no. Nie tam maści, nie maści, ale dawałem sobie radę. Kogoś ciekawego spotkałeś po drodze? A mnóstwo ludzi, tak jak przez większość Europy szedłem samemu, to w samej Hiszpanii ten szlak jest bardzo popularny. Ja ostatnie 800 km spędziłem z ludźmi z całego świata i mam teraz znajomych z Peru, z Tajwanu, z Nepalu. Nie wiem, z Australii, Nowej Zelandii, no jest naprawdę zapomniane znajomości, nie? Niektórymi z tych osób do dzisiaj jestem w kontakcie i sobie piszemy co jakiś czas, nie? Albo chcemy się umówić na kolejne kamino, więc super. To jest coś, czego się nie zapomina, nie?
O. A to jest który raz na Jasną Górę? Na Jasną Górę piąty, okrągły całkiem. To w porządku. No. Dobrze. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich. Swarzec. Tak jest. I widzimy się jutro. Tak jest. Już jutro. Jestem z nami Krystian. Krystian jest kolejnym samotnym pielgrzymem po Adrianie. Adrian 2 lata temu poszedł ze Swarzędza do Camino sam, a rok temu Krystian z Poznania do Częstochowy sam. Tak. W tym roku tak. W tym roku hybrydowo, pomieszane. Trochę w trójce, trochę w 11. Dzisiaj tutaj z 2-1 do jutra idziemy. Także. Ja chciałem w ogóle zauważyć, że ja 19 lat temu zaczynałem swoje pielgrzymowanie w grupie 21. Jestem ciekawy, czy tutaj w grupie są jeszcze ludzie, którzy wtedy szli. Trzeba to jakoś sprawdzić. Chyba Waldek. Na pewno Waldek. Waldek też. I wtedy też grupa 21 wchodziła jako pierwsza na Jasną Górę. Czyli to był ostatni raz, kiedy wchodziliśmy. Czyli ostatni raz 19 lat temu wchodziliśmy. Tak, to był 2002 rok. Pamiętam jak dziś, bo było przez 10 dni było bardzo gorąco, upał niesamowity, a tego ostatniego dnia, 15, deszcz, od rana deszcz, wszyscy ładnie poubierani, jakieś balony, cuda, bianki, one się przebijały po prostu przy byle dotknięciu z powodu wody i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że weszliśmy pod obraz do Matki Bożej, jak byliśmy pod wałami, to jeszcze lało, jak wyszliśmy spod obrazu, piękne słonko. Tam nie minęło 10 minut, a tak się pogoda zmieniła i już potem było cieplutko, piękniutko. I... Także wszystkim polecam. To by jutro była trochę inna pogoda w takim Dokładnie. Razie. Dobrze, to pozdrawiamy. Pozdrów kogoś. Śrem pozdrów wysyłać. Pozdrawiam Śrem, moją babcię, która mnie na pielgrzymisz tak wyciągnęła, która też chodziła z grupą 21. To właśnie bym chciał bardzo serdecznie pozdrowić. Pozdrawiam moją koleżankę z pracy Milenę, która ma dzisiaj urodziny i prosiła, żeby o tym gdzieś powiedzieć, no to niech to będzie ta okazja. No, to tyle. Dobrze, to fajnie. Idziemy dalej. Synie Boże, jak się idzie? Bardzo dobrze. To jest wasz pierwszy dzień w tym roku. Nie byliście chyba 5. Dlaczego? Obowiązki w pracy. Rozumiem. Ale dzisiaj jesteście, tutaj będziecie też. Tak. Na trzymaniu również? Również. Super. Super, fantastycznie. Kogo pozdrawiacie? Oczywiście rodziców i babcie. Ogólnie pozdrawiamy Daszewice, Bóg, Grodzisk Wielkopolski, Opalenice, Wielką Wieś i całą okolicę. Tak jest, pozdrawiam. A jeszcze Luboń. Luboń też. Jeszcze tak. Miasto okoliczne Poznania? Komorniki może? Komorniki nie pamiętam. Może Puszczykowo mamy wyjść. Pozdrawiamy. Jedźcie z nami Waldek. Waldek dołączył do nas. Cześć Boże. Jest zagadka właśnie, bo Krystian rok szedł po raz pierwszy z grupą 21, 19 lat temu, jak chodziliśmy jako pierwsi. Tobie wtedy nie było, prawda? Nie byłem, to akurat armia wtedy mnie dopadła. A! Musiałem oddać ojczyźnie. Było ciężko. Oborowy. Było ciężko. Fryzura się do dzisiaj nie zmieniła. Daliśmy radę. Ale cieszę się, że 19 lat pamiętam o naszej grupie. No, jest. No i dzisiaj jesteśmy tutaj na szlaku, dochodzimy się do Grodziska, a właściwie jutro już tylko ostatnie kilka kilometrów. Wchodzimy jako pierwsi. Jako pierwsi i jako najlepsza grupa w 21 roku. Wieku. No, wieku. Naszą. Tak jest. Mogę pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich naszą. Tych, którzy chcieliby bardzo mocno, a z przyczyn naturalnych, czyli praca, dom, rodzina i inne sprawy, nie mogą iść. Bardzo ich pozdrawiamy. Którzy kiedyś szli, którzy zamierzają iść, pamiętajcie, że 2-1 jest najlepsza na świecie, nikt jej nie poprawi. I życzę wam wszystkim, żebyście pielęgnowali tę tradycję. Nas, tutaj kolegi mojego serdecznego, księży i dalej szli. Dziękować i wypraszać łaski. Wszystkiego dobrego dla was. Tak jest. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. 17 lat temu przyjechałem pierwszy raz. A potem... No, tak.
Siemanko, jak się idzie? Siemanko, dobrze. Jest lepiej? Tak, tak, jest dobrze. Nie ma kryzysu? Nie, kryzysu. Mijamy kryzys. Kryzys w domu. Kryzys zostawiliśmy w domu. Super. No go pozdrawiamy. Pozdrawiamy Oliwię i rodziców i tam wszystkich znajomych. Całą Starołękę. Całą Starołękę. Całą Starołękę. Ezu! Cześć Litka. Co tam? Jak się idzie? Już jestem trochę zmęczona, w sensie... Czym? No, najbardziej mnie dzisiaj zmęczył ten najdłuższy odcinek. Ten do tego postoju? Tak. Gorąco dzisiaj jest, słuchajcie, bardzo. Jest bardzo gorąco, tak parno trochę popadało, ale dalej jest takie powietrze, takie ciężkie, prawda? Ilu mamy oglądających? Mamy aktualnie 51 osób. Wow, no. To pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy. No właśnie, pozdrawiamy mamę, która jest w podróży już niedługo. Tak nas będzie? Dojadą. Dzisiaj wieczorem przyjadą. Super. Super. I brata pozdrawiam, bo nie wiedziałem. Też brata, tak. No. Pozdrawiam i zachęcam go znowu po raz tysięczny, żeby do nas przyszedł. Żeby z nami szedł. Żeby z nami szedł, bo... Mówi, że pielgrzymka kilka dni to nie pielgrzymka, ale to nieprawda. A, jest takim pielgrzymim konserwatystą, że jeden dzień dla niego to nie jest pielgrzymka, to jest spacer, rozumiem. Dobrze, ale widzimy się dzisiaj, widzimy się jutro i z piątku na sobotę na czuwaniu, prawda? Tak, tak. Tam Litka słyszałem, że za koncert, poważny koncert, da. Warto będzie przyjść posłuchać do kaplicy, nie tylko patrzeć na obraz, ale również posłuchać Litki. Zapraszam. Cześć. Co tam? Jak się idzie? Lekko. Za lekko. Lekko. Kogo pozdrawiamy? Wszystkich. Ja też pozdrawiam do Bieżyn. Rodzinkę, pozdrawiam do Bieżyn. Pozdrawiam znajomych z Poznania też. Moją babcię pozdrawiam. Karola pozdrawiam. Dziękuję. Babcię Marysię. Dziadka. Babcię Zosię. Pertka. Pertka. Kto jest Pertka? Nasz pies. No, nie znałem. Pozdrawiam. Dołączy do nas. Jest z nami Mateusz, jest z nami Karolina. Cześć, Karol. Cześć. Debiutantka na pielgrzymce? Tak. No proszę, jak się idzie? Bardzo dobrze, społeczność. O, tak jeden dzień to... Ale jakaś namiastka na coś, prawda? A sobie też Mateusz się nam mówił. Tak. W porządku. Kogo pozdrawiamy? Wszystkich Polaków. Oho! Nie tylko. Nie tylko. Wszystkich Polaków, rodaków pozdrawiamy i wszystkich... Pozdrawiamy brata Macieja Stoze. Dobrze, pozdrawiamy wszystkich. No jest z nami siostra Sandra. Pozdrawiamy, a Zuzanna jest jeszcze z nami. Co tam? Pozdrawiamy. Jak się idzie? Idzie się wspaniale, jest bardzo dobra pogoda. Właśnie zaraz spodziewamy się lekkiej ochłody atmosferycznej. Jest taka dobra pogoda? Taką odczuwasz właśnie? Dla mnie jest wspaniała. Słońce nam zaszło, wiaterek wieje lekki. No, a oprócz tego atmosfera jest wspaniała, wszyscy spragnieni pielgrzymowania, więc czego chcieć więcej. Dokładnie. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy... Całe Szamotuły oczywiście. O, jest tutaj, patrzcie, nasz diakon. Nasze Szamoni. Nasze Szamoni. Wszystkie siostry, całą wspólnotę. No i wszystkich bliskich naszych. Pozdrawiamy rodzinkę i w ogóle wiesz jak jest, nie? No jeszcze twoje ten... Jak to się nazywało? To taka wieś taka za Bukiem. Wojnowice, to jest wieś za Bukiem. Mój tata był bardzo rozżalony, że po prostu za późno wyszliście, nie? Po prostu za nie późno. Zdążył. Za późno, bo wyszliście o godzinę później. Tak, tak, tak. W tym roku wyjątkowo o 6 wychodziliśmy. Także pozdrawiamy wszystkich. Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Rafinkę. Rafinkę i Kubę Tondrę.
Tondera pozdrawiam oczywiście. Nie tak, Tondera, Tondra. Tondra, przepraszam. Obiecałam, więc pozdrawiam z panem Jaroniem. Tak, pozdrawiamy. No i Karola Kąperskiego oczywiście. No Karola Kąperskiego. Mówisz, że ciebie nie widać. No Karol. A Zuza jest, oto jest. Cała I Zuza. Nadal czekam 15 na jasnym górze. No Zuza jak, no jak to Zuza, no to, to przecież no, musi być ona. No. Urodzona w lutym, jakby ktoś nie wiedział. No, tam się, te miesiące się zmieniają czasem, nie? Może być nawet częściej niż w lutym. Może być częściej. Ale to tak, z reguły luty. Z reguły luty, tak. Dobrze, dobrze. Karol Konwerski, do zobaczenia 15 na jasnej górze. Będzie? No właśnie nie, ale go namawiam. A to nie, bądź Karol. Namawiaj go. Bądź z nami, wy też w ogóle wszyscy bądźcie 15 na jasnej górze. Bo będzie petarda, nie? Co to dużo mówić? No nie będziemy tutaj wam wciskać kitów, bo będzie się działo. Będzie się działo na jasnej górze 15, zresztą 16 i 17 również będzie petarda, więc wpadajcie. Musimy kawałek podbiec. Ksiądz diakon nie biegnie, bo mu się nie chce. Szybkim krokiem idę, to jest trudniejsze. Podbiec umie każdy, ale tak szybko idzie. Raz. Pozdrawiamy Bóg. Tylko i wyłącznie. Znaczy wszystkich, ale Bóg. A no i pana Piotra Górąckiego pozdrawiamy. Tak. Obowiązkowo. Obowiązkowo. Kogo pozdrawiamy? Wszystkie siostry z mojej wspólnoty, ze zgromadzenia i wszystkich, którzy prosili mnie o modlitwę. Tak jest, pamiętamy. I tych, których z nami nie ma. Niech przyjadą. Tak. Zapraszamy, jak nie jutro, to za rok. Tak jest. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy serdecznie. Pozdrawiamy Łazarz. Łazarz pozdrawiamy. Nie wiem, czy babcia ogląda, pozdrawiamy babcię również. Pozdrawiamy. I ciocię Basię pozdrawiamy i pracowników Glaxo. Tak. Dokładnie. Standardowo już, zwyczajowo tak, pozdrawiamy Czy Basię oraz cały Glaxo Smith Consumer Heights. Of course. Tak to się chyba nazywa? Nie, Smith Klein. A, przepraszam. No. To przepraszam, to ja jednak... No, musisz iść do cioci się jeszcze dowiedzieć co i jak. Ładnie, dobrze. Znamy też Birmingham, czy nie pozdrawiam Birmingham? Pozdrawiamy Birmingham, właśnie! Nie wiem, czy ktoś tam w ogóle ogląda, czy ktoś pamięta, ale pozdrawiamy księdza Artura i kochanych katolików również. Tak, super ekipa tam jest. Nie katolików chyba też pozdrawiam. No tak, tak, tylko mówię, tak się nazywa tak. Ta grupa, więc... A, kochani katolicy? Tak, kochani katolicy. No, mega kochani. Pozdrawiamy kochanych katolików z Birmingham. Dokładnie. No i tak właśnie wygląda pielgrzymka dnia 10. Czeka nas jeszcze kilkanaście albo kilka kilometrów w dniu dzisiejszym. Na koniec jednak jest zmiana, jest msza w Grodzisku w kościele. A więc dochodzimy do Grodziska, czeka nas Eucharystia i po Eucharystii rozchodzimy się do swoich noclegów. No i jutro o wschodzie słońca 7:30 wychodzimy na ostatni dzień pielgrzymowania na Jasną Górę, skąd udajemy się już bezpośrednio od sanktuarium, gdzie wchodzimy jako pierwsi. Także to było na tyle, póki z trasy. Widzimy się jeszcze. Mamy. Kogo chcesz pozdrowić? Moją babcię i mojego dziadka i tatę. Super. A skąd oni są? Z Uścięcic. Uścięcic? Tak. Gdzie to jest? Przy Buku. O, a to tak w stronę Poznania, czy w stronę którą? No, w stronę Poznania, tak. No. Właśnie tak. W ogóle jak się pojawiłaś na pielgrzymce? Jak znalazłam się? Tak. No bo było tak, że moja mama, właśnie myśleliśmy, że mieliśmy iść i chciałam iść tego pierwszego dnia, ale trochę za dużo było tych kilometrów i zdecydowaliśmy się z moją mamą tego dwa ostatnie dni. Okej. Okay. Jak się idzie? Dobrze, trochę jeszcze nogi bolą. No, dzisiaj to już końcówka właściwa, jutro tak. Ostatnie kilka kilometrów. Tak. Dobrze, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak to właśnie wygląda i tym optymistycznym akcentem żegnamy się na razie z trasy. Widzimy się potem pewnie na Różańcu z intencjami. Właśnie, wysyłajcie nam swoje intencje wiadomości prywatnej. Mam odczytane na Różańcu z intencjami, już pewnie za jakąś około godzinkę. Tak, zapraszamy też do łączenia się w
koncentrujemy w modlitwie, no i potem widzimy się na wejściu do grodziska. No, także tak by to było tyle. Widzimy się później z Bogiem. Na razie, cześć.